Józef Hrabia Brigido, czwarty z kolei gubernator Galicji, miał twardy orzech do zgryzienia. Z niepokojami na wsiach, niezadowoleniem wśród polskiej szlachty i niechęcią do fali niemieckich imigrantów potrafił sobie poradzić. Ale co niby miał zrobić z plagą polowań na wampiry? Do gubernatora zewsząd dochodziły przerażające informacje o tym, że zabobonni mieszkańcy Galicji bestialsko bezczeszczą zwłoki osób, które podejrzewają o wstawanie z grobu. 21 lipca 1780 roku hrabia nie wytrzymał. Wiedział, że do prostego zabawonnego ludu przemówi tylko widmo karbowskiej. Więc zwrócił się do biskupa krakowskiego, Kajetana Sołtyka. Informował, że nierzadko się zdarza, iż ciała zmarłych bywają dobywane z ziemi i przebijane, a to z powodu podejrzenia, że zmarlici stają się krwiopijcami, czyli jak to się ich potocznie nazywa, wampirami. Gubernator sugerował biskupowi, by za pośrednictwem kleru surowo zakazał tego procederu. Tymczasem biskup udawał, że problemu nie ma. Na początku zwlekał z odpowiedzią na list gubernatora, gdy wreszcie odpisał, szedł w zaparte. Powiadomić chciałbym Waszą Ekscelencję, że w diecezji mojej nie zdarzył się nigdy wypadek ekshumacji ciał ludzkich uważanych za wampiry, ani jakichkolwiek na tychże ciałach podejrzanych egzekucji, pisał do gubernatora. Mimo tych oficjalnych zapewnień nie poprzestał jednak na liście do hrabiego. Do ze swojej diecezji wystosował okulnik nakazujący tępienie takich praktyk. Trudno uwierzyć w to, że taka makabryczna polisa na wypadek powrotów z zagrobu była biskupowi obca. W jego własnych dobrach ziemskich w muszyńskim ratuszu w majestecie prawa magdaburskiego oficjalnie zasądzono karę śmierci. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że po niej miał nastąpić tzw. pochówek wampiryczny, czyli gwarantujący ochronę przed upiorami. Jak dokładnie do tego doszło? Sąd w dobrach biskupa Sołtyka rozpatrywał sprawę młodej, niezamężnej dzieciobójczyni Maruszki Teliszczakówny. Oskarżona przyznawała się do zarzucanych jej win i została skazana zgodnie z artykułem 80 prawa magdeburskiego. Nakazywał on kobietę, która zabije swoje dziecko, pochować żywcem i przebić palem liszczakówna przyjęła swoją karę pokornie. Nie zachował się żaden ślad odwołania od wyroku do kolejnych instancji. Możemy zatem przejąć, że kat pochował ją, przebiwszy kołkiem, jak na potencjalnego upiora przystało. Owe barbarzyńskie obyczaje, na które oburzał się gubernator Galicji, na południu Polski nie zniknęły wcale na skutek biskupiej interwencji. Mniej więcej 200 kilometrów na południowy wschód od Krakowa, nad brzegami rzeki Osławy, badacze dotarli do zaskakujących informacji. Według jednego z ludowych podań jeszcze w 1936 roku w miejscowości Dołżyca powstały z martwych upiór miał atakować bydło oraz ludzi. Wśród ludności łemkowskiej zamieszkującej we wsi Mokre na Podkarpaciu również zachowały się opowieści o ludziach wracających z zagrobu. Natomiast w położonych nieco na południe Radoszycach miała straszyć dziewczynka, zmarła tuż przed I wojną światową. Do wsi sprowadzono dwóch rosłych specjalistów, którzy mieli rozprawić się z upiorem. Po północy na cmentarzu, po wykopaniu trumny okazało się, że jest ona pusta i dziewczynka właśnie gdzieś grasuje. Zauważyli ją, pochwycili i skrócili o głowę, którą następnie włożyli jej między nogi. Zabieg okazał się na tyle skuteczny, że upiora więcej nie widywano. Tak przynajmniej podaje legenda.